Dzień dobry, z tej strony Beata Wach z Ogrodowych Skarbów. Jakiś czas temu opowiadałam Wam, że w tym czasie nieogrodowym będzie seria roślin doniczkowych. Roślin, które bardzo lubię i troszeczkę w domu ich mam. Więc zaczynamy serię o roślinach domowych. Dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia mojej kolekcji Syngonium. Zapraszam serdecznie. Moja przygoda z roślinami domowymi tak naprawdę zaczęła się już bardzo, bardzo dawno temu. Ja miałam, słuchajcie, takie różne etapy. Miałam etap kwiatów domowych, potem kwiatów przydomowych. Miałam bardzo dużo donic, około 70. Chodziłam wtedy cały czas z konewkami, ale wtedy nie miałam ogrodu. Potem, słuchajcie, miałam taki moment właśnie tworzenia ogrodu. Ja się bardzo skupiłam na roślinach tych, które są w moich ogrodowych skarbach. No i niestety wtedy moje rośliny domowe ucierpiały. No i słuchajcie, przyszedł czas pandemii i jakoś poszłam w stronę, z powrotem, w stronę kwiatów domowych. Mam ich ponad setkę na jednym piętrze, więc troszeczkę ich jest. Znawcą jakimś szczególnym nie jestem. Tak naprawdę bardziej wchodzę w temat roślin ogrodowych, ale te domowe, jak widzicie, jakoś tam u mnie rosną. Z momentem, kiedy znalazłam już tego swojego bakcyla ogrodowego, jak mnie już tak wzięło, znalazłam się na stronie takiej, na której możemy się wymieniać kwiatami. No i tak, słuchajcie, zaczęłam się wymieniać tym, co mi w domu zostało. Dzięki temu pozyskiwałam nowe odmiany, nowe gatunki. No i jakoś tak to, słuchajcie, ruszyło. W tym momencie moją ulubioną grupą roślin domowych są, jak widzicie, syngonia. Syngonia, czyli z roślicha. Nie lubię tej drugiej nazwy, dlatego syngonium jakoś taki jest dla mnie ładniejszy, sympatyczniejszy, więc tak będę na te rośliny mówiła. Są to, słuchajcie, pnącza. Teoretycznie na pnącza nie bardzo mam miejsce. Jednak takie pnącza będę prowadziła w formie takiego, wiecie, krzaczku, takiej roślinki kompaktowej. Oczywiście są odmiany, które faktycznie bardzo się tutaj, zobaczcie, wyciągają, ale takie pędy, które już będą za długie, służą mi wtedy za materiał, który, słuchajcie, znowu wysyłam w świat i wymieniam się na kolejne rośliny, które mnie interesują. Ziemia, w której rosną moje syngonia, no ale nie tylko, inne rośliny też, jest to ziemia do wysiewów zmieszana z perlitem i z ziemią do storczyków, bardziej z korą do storczyków. To wszystko jest wymieszane i ja w tej mieszance moje rośliny sadzę. Pamiętając o tym, że jeżeli jest młoda sadzonka, jeżeli ma młode korzenie, to staram się, żeby ziemia nie miała dużych kawałków kory, żeby, słuchajcie, one się tam, wiecie, nie poukładały nie tak w donicy, a przez to mogą powstać takie ala kieszenie powietrzne i młode korzenie, delikatne korzenie, które będzie roślina wytwarzała, one mogą się uszkodzić. Dlatego zwracam uwagę, żeby to była taka ziemia, słuchajcie, drobno mielona, żeby te kawałki, nawet tej kory, z tej ziemi storczykowej nie były jakieś mega duże. Większe po prostu, słuchajcie, odkładam, czy też daję to do nic, gdzie roślina ma taki grubszy, mocniejszy system korzeniowy.
Moje wszystkie syngonia stały na parapecie od strony południowej. Jednak był to problem, ponieważ słońce południowe, wakacyjne, bardzo mi przypalało rośliny. Musiałam wtedy zasłaniać rolety, musiałam coś tam kombinować, a ja, słuchajcie, wolę iść na łatwiznę. Roślina, która jest posadzona czy w ogrodzie, czy posadzona w domu, ona po prostu ma rosnąć. No i tego się, słuchajcie, trzymam. Moje rośliny, jeżeli im było źle na parapecie, zaczęłam kombinować, szukać miejsca w domu na regał. Regał, jak widzicie, mam. Regał jest to regał z Ikei. Mąż mi tutaj poprzyczepiał taśmy LED. Wszystko ładnie jest, słuchajcie, zamaskowane, wszystkie kable, więc bardzo ładnie, estetycznie mu to wyszło. No i widzę, że roślinom to służy. Oświetlenie, które tutaj widzicie, jest około 12 godzin, więc mój regał 12 godzin się świeci. Widzę, że rośliny pięknie się wybarwiają. Pomimo tego, że stały na parapecie od strony południowej, to tam, słuchajcie, no było jasno, ale nie było takiego światła, dzięki któremu by się pięknie wybarwiły. I najbardziej to, słuchajcie, widać na odmianach właśnie, gdzie mamy biało-zielone liście, czy też różowo-zielone. Ja za chwileczkę Wam to wszystko pokażę z bliska. Posiadanie regału pokazało mi, tego, słuchajcie, oświetlenia na regale, pokazało mi, jak ono jest bardzo kluczowe. Tutaj mamy syngonium confetti i zobaczcie, to jest liść, który pięknie wybarwił się. On już się tutaj stworzył właśnie na regale. Natomiast tutaj, zobaczcie, jest liść, który tak naprawdę wygląda totalnie inaczej. Ale to jest właśnie z braku światła. Ten liść niestety, ale się nie wybarwił. Zobaczcie jeszcze tutaj, też Wam pokażę. To jest naprawdę dość fascynujące, jak te rośliny pięknie dają sobie radę właśnie w takim miejscu, gdzie 12 godzin na nie świeci odpowiednie światło. I jak widzicie, liść z góry pięknie jest wybarwiony, natomiast ten pod spodem, zobaczcie, on plamki ma, ale no, nie w porównaniu do tego liścia, który wytworzył się właśnie na regale. I tak, słuchajcie, jest z każdym moim syngonium, którą gdzieś tam powinno się wybarwiać. Tutaj mamy kolejną odmianę. No i też zobaczcie, na parapecie róż, z którym została ta sadzonka kupiona. On, że tak powiem, zamienił się w zieleń. Natomiast teraz, jak już światło jest takie, jak trzeba, zobaczcie, jest pięknie liście wybarwione. Niektóre moje syngonia zostały na parapecie, tak jak ten osobnik. Zobaczcie, chciałam Wam pokazać, w jaki sposób prowadzę właśnie roślinę, która jest pnączem. Mam tutaj takiego patyczka, którego wbija się do storczyków i po prostu, słuchajcie, ja sobie zawijam od góry, potem w dół. Widzicie, że tutaj już mam pęd, który ładnie już poszedł w dół. Ja go sobie potem, słuchajcie, zakręcę i go poprowadzę z powrotem na górę. Te rośliny są o tyle dobre, że nie mają jakichś szczególnych wymagań, jeżeli chodzi na przykład o wilgotność powietrza w naszych mieszkaniach. Dzięki temu uprawa tych roślin to jest czysta przyjemność. Pamiętajmy tylko, że trzeba po prostu je podlewać. Podlewam deszczówką. Deszczówkę sobie zbieram w taką wielką bańkę. Potem nabieram wodę. Wodę przynoszę do domu. Ona musi być w temperaturze takiej pokojowej. I dopiero wtedy podlewam rośliny. Jeżeli chodzi o nawożenie, to słuchajcie, u mnie jest tak, że ja czasem zapominam właśnie tego nawożenia, więc ono jest może raz w miesiącu, może, słuchajcie, raz na 3 tygodnie. Nie jest to tak bardzo szczegółowo przeze mnie pilnowane. Jak na razie rośliny sobie dają radę. One są tak naprawdę w świeżym podłożu, bo to są sadzonki wszystkie dość młode, więc to nawożenie jeszcze tak mocno nie jest wymagane. Rośliny, które posadzicie świeżo, posadzicie w doniczkach,
no przez 3 tygodnie nie powinny być w ogóle potraktowane nawozem. Z tego względu, że one są, mają dość delikatny system korzeniowy i słuchajcie, można tam gdzieś coś troszeczkę przypalić, jeżeli damy zbyt duże stężenie takiego nawozu. A jeżeli chodzi właśnie o stężenie, to ile tego nawozu daję? U mnie jest tak, że ja daję połowę dawki tej, która jest podawana na opakowaniu. Czasem wlewam nawet mniej, więc te moje rośliny z tym nawozem to tak sobie mają. Natomiast zdarza się, że syngonium mają jakichś pasażerów na gapę i przeważnie są to przędziorki. No i wtedy już muszą tutaj, słuchajcie, działać, każdego liścia opryskać, przejrzeć, przetrzeć, więc to już troszeczkę jest zabawą. No i niestety, jeżeli widzę, że jest jakiś szkodnik na jednej roślinie, to słuchajcie, oglądam, patrzę, co się dzieje z tymi roślinami sąsiadującymi. No i niestety, ale zapobiegawczo, taki na przykład, jeżeli coś by mi się tutaj pojawiło, to taki regał, no będę musiała spryskać i tego szkodnika jakoś tak skutecznie wygonić. Rośliny nowo zakupione przeważnie trafiają do łazienki. Łazienka jest to miejsce, gdzie moje rośliny są na kwarantannie, około 2 tygodni. Oczywiście je obserwuję, patrzę, co się dzieje z liśćmi, czy na liściach nic właśnie, po liściach nic nie chodzi, czy w ziemi się tam nic nie rusza, bo to też, słuchajcie, różnie bywa. Jeżeli po 2 tygodniach moja roślinka w łazience na tym okresie kwarantanny roślinnej daje radę, wygląda na to, że jest zdrowa, to wtedy, słuchajcie, dopiero ją przesadzam. Czasem z tym przesadzaniem troszeczkę mi schodzi, więc nie jest to tak, że za każdym razem każdą roślinę od razu przesadzam, że zawsze jej wymieniam podłoże. Takie roślinki ustawiam mimo wszystko po tej kwarantannie, troszeczkę dalej od tych moich. Miałam, słuchajcie, taki czas, że miałam około 140 roślin, no i mi się tutaj gdzieś przędziorek przydarzył. No i po prostu to wszystko, przez to, że ja, słuchajcie, rośliny przenosiłam, one nie miały miejsca stałego, czyli wędrowały. To ja sobie tak lubię, słuchajcie, kompozycje robić z kwiatów domowych. No i ja je po prostu przynosiłam wszędzie. No i przez to właśnie musiałam opryskać wszystkie. No a było ich, tak jak mówię, 140, od tych największych do tych najmniejszych. Więc naprawdę to był porządny dzień pracy, pryskania na dworze, bo akurat to było w takim okresie ciepłym, więc mogłam sobie pozwolić na wyniesienie roślin na dwór. No właśnie, i teraz tak, jeżeli mamy szkodnika i jest to czas ciepłych miesięcy, to możemy właśnie z tymi opryskami, możemy z tymi roślinami wyjść na zewnątrz. Gorzej jest, jeżeli nasze rośliny chorują, a na przykład mamy okres zimowy. A przędziorek bardzo lubi właśnie ten okres zimowy. Wtedy jest mniejsza wilgotność powietrza w mieszkaniach, w domach. No i niestety on się gdzieś tak jakoś tak zaczyna, słuchajcie, panoszyć po tych kwiatach, aby tylko po prostu był na jednym. To już potem on już wie, gdzie ma iść, a my mamy przez to dużo, dużo pracy. Jak możecie zauważyć, w doniczkach nie jest zbyt gęsto, ponieważ są to rośliny z wymiany, więc one, słuchajcie, były malutkimi takimi segmencikami, tak można to nazwać, malutkimi sadzonkami, które bardzo mi tutaj, słuchajcie, powolutku sobie rosły. No ale mam na przykład syngonium, które jest bardzo już długie, a ze względu na to, że była to sadzonka z wymiany, czyli to był tylko jeden malutki segmencik, w donicy jest tylko jedna roślina. A żeby syngonium fajnie, gęsto wyglądało, to tych roślin fajnie jakby było 3-4. W kolejnym odcinku pokażę Wam, jak właśnie zagęszczam rośliny, jak je tnę, jak je rozmnażam. Więc już serdecznie Was na kolejny odcinek zapraszam. A na dzisiaj to
tyle, jeżeli chodzi o moją kolekcję syngonią. Mam nadzieję, że odcinek serii Kwiaty domowe spodobał Wam się. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie łapkę w górę. No i zachęcam do subskrypcji mojego kanału, koniecznie z dzwoneczkiem. Dzięki temu będziecie mieli powiadomienia o kolejnych odcinkach z mojego ogrodu, czy też z moich parapetów. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą obecność, za to, że jesteście ze mną. Do zobaczenia.